wszystkich. Jesteśmy dzisiaj na montażu pierwszej w okolicy, a może nawet i w Polsce, przystawki składanej do soi, do zboża marki Cressoni. Jest to model Soja Flex, który występuje w szerokościach od 5 do 7,60 metra. Ten model to jest Cressoni Soja Flex CRX 6-metrowy. Po złożeniu header składa się do szerokości transportowej 3,35. Header ten wyposażony jest w niezależny napęd prawej i lewej strony kosy tnącej przez dwie niezależnie działające przekładnie Schumachera. Wałek przekaźnika mocy znajduje się z prawej strony i cały napęd przekazany jest przez jedno sprzęgło trapezowe na drugą stronę. Z drugiej strony mamy przekładnie, z jednej i z drugiej strony mamy przekładnie Schumachera, które nadają nam napęd kosie tnącej. Kosa tnąca w tym modelu jest elastyczna, gdyż jest to model Soja Flex, ale możemy tą kosę również zblokować, aby kosić rzepak lub zboża. Wielu zainteresowanych klientów pytało o możliwość koszenia rzepaku. Jest to możliwe w tym modelu ze względu na to, że jest stół dłuższy niż w standardowym headerze zbożowym. Jest on około 20 cm dłuższy, co pozwala nam na omłot również rzepaku. Oczywiście należy zblokować kosi skotnące śrubami, wtedy możemy kosić rzepak. Po blokowaniu mamy flexa, możemy kosić na wysokości już 2 cm, aby zbierać bez strat. Kosa ta jest wyposażona również w elektryczną kosę boczną, którą bardzo szybko możemy zamontować lub zdemontować. Ta kosa ma napęd elektryczny, może być zamontowana zarówno z jednej, jak i z drugiej strony headera. I co ciekawe, możemy składać header bez demontowania bocznych kos do rzepaku, co jest na rynku niespotykane. Przeważnie, aby złożyć header, przeważnie jest wymagane zdemontowanie stołu rzepakowego, aby złożyć go do pozycji transportowej. Tutaj nie ma takiej konieczności. W headerach Cressoni napęd motowideł jest hydrauliczny, także mamy silnik hydrauliczny zarówno z prawej, jak i z lewej strony headera. Z ustawień, które możemy wykonywać do młotu, jest na pewno kąt natarcia palców nagarniacza. Tutaj na tej dźwigni w bardzo łatwy sposób możemy sobie ustalać bardziej agresywny lub mniej agresywny kąt natarcia palców. Dla wygody użytkowników inżynierowie zaprojektowali header w ten sposób, aby można go było składać i rozkładać bez wychodzenia z kabiny. Czyli wałek przekaźnika mocy jest zawsze zapięty, nie musimy go zapinać, wpinać po wjeździe na pole. On ląduje wtedy w pozycji pionowej, co jest bardzo przyjemne w użytkowaniu. Jako wyposażenie standardowe Cressoni daje nam zawsze dwa rozdzielacze łanu. Jedne krótkie, które są zamontowane na headerze, drugie odrobinę dłuższe, które są składane do transportu. I to użytkownik sam decyduje, które rozdzielacze łanu są dla niego bardziej wygodne w użytkowaniu, w zależności oczywiście od potrzeb. Header, który nabył klient z okolicy Proszowic, jest wyposażony również w poziomowanie terenu. Na bocznych klapach mamy potencjometry i w zależności od ukształtowania terenu header nam się będzie automatycznie poziomował i dopasowywał do powierzchni. Możemy zobaczyć jeszcze śruby, po odblokowaniu których kosa staje nam się elastyczna. W tym momencie jest zblokowana do mucenia rzepaku. Po ich odblokowaniu będziemy mogli kosić na przykład soję. W pozycji transportowej, kiedy header jest złożony, widok z kabiny operatora jest wystarczająco dobry, aby poruszać się kombajnem bezpiecznie. Headery do zboża i soi Cressoni pasują do każdego kombajnu. Wystarczy tylko zmienić ramkę montażową, zostawić tam dopasowanie obrotów. Przy wymianie kombajnu na inny model możemy w łatwy sposób dopasować sobie header do nowego kombajnu.